Jak tworzyć zakazy w języku hiszpańskim przez no, a może za pomocą specjalnej konstrukcji? Buenas, witam Cię serdecznie na hiszpański Zapytaj Poliglotę. To nagranie z serii Un momento, por favor. Najprostszym sposobem jest użycie słówka no. No fumar, nie palić. No fumar. Można również powiedzieć, że coś jest zabronione. Está prohibido aparcar. Jest zabronione parkować. Está prohibido aparcar. Albo está prohibido comer. Jest zabronione jeść. Jedzenie jest zabronione. Está prohibido comer. Można również użyć bezosobowej formy, która składa się z se oraz czasownika odmienionego w trzeciej osobie. No se puede nadar. Nie można pływać. No se puede nadar. Albo no se permite hacer fotos. Nie zezwala się na robienie zdjęć. No se permite hacer fotos. Albo możemy użyć trybu rozkazującego zaprzeczonego, czyli zakazu. No lo hagas. Nie rób tego. No lo hagas. Znasz inne przykłady zakazów w języku hiszpańskim? Daj znać w komentarzu pod tym nagraniem. Jeśli spodobały Ci się te zwroty, to jeszcze bardziej spodobają Ci się lekcje w aplikacji Język w 15 minut, którą możesz przetestować już teraz przez 7 dni za darmo. A jeśli chcesz nauczyć się hiszpańskiego bardzo szybko, zapisz się na intensywny kurs Hiszpański w 3 miesiące. Linki znajdziesz w opisie tego nagrania. Obserwuj Hiszpański Zapytaj Poliglotę na YouTubie, Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikuję ciekawe i przydatne zwroty. Nos vemos pronto.